Witam, z tej strony Nero, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Sonic Origins. Dokładnie tak, moi drodzy, i w dzisiejszym odcinku ciśniemy misję z Sonica CD. W poprzednim odcinku mi się pomyliło, Sonic CD z jakiegoś powodu jest po Sonicu 1. Coś, na co zdążyłem już narzekać wcześniej. Zapomniałem kompletnie, Sonic CD albo w moim przypadku jest po Sonicu 3 NK według mojego kanonu, albo po prostu jest po Sonicu 2 tak jak wyszło, a nie po Sonicu 1, no ale Whatever, Sega, wasza gra czy coś. Ale ja kompletnie o tym zapomniałem, więc tak, dzisiaj Sonic CD, Time Travel 101. Lecimy, moi drodzy, z pierwszą misją. Dokładnie tak. Mamy rozpędzanie się aktualnie, przechodzenie w czasie. No to jest coś, o co będą oparte misje z Sonica CD. Bardzo dużo ich będzie takich. W ogóle co miałem, moi drodzy, mówić, w końcu się Sonic Origins dobrze nagrywa, dacie wiarę? W końcu nie mam problemów z nagrywaniem. Nareszcie, jakiś patch musiał rzeczywiście wjechać i kurde, to działa! To działa! Nareszcie żadnych problemów, więc jestem szczęśliwy. O, dobra, wleciałem poza kamerę, ale wróciłem. Nice, ranga S. Więc dokładnie tak, w końcu się dobrze to nagrywa. Ogólnie takie pojedyncze zmiany, small stuff. Okej, mam skończyć poziom jako mini Sonic. The Chibi Sonic. Nazywajcie to porządnie, goddammit. Dobra. Tak więc ciśniemy, moi drodzy. No, na przykład dźwięk też nieco się zmienił, dacie wiarę? Jeśli chodzi o dźwięk z Sonic Origins, to z jakiegoś powodu w tej chwili cała muzyka w Sonicu CD jest ciszej, przez co naprawdę wczoraj jak nagrywałem no muszę tam na dół przejść. Idź typie. No, wczoraj jak już nagrywałem, to coś mi się wydawało, że właśnie dźwięk wydaje się być troszeczkę za cichy. No i tak, okazało się, że tak, wczoraj jak konwertowałem film aktualnie, to właśnie miałem takiego mindfucka i musiałem ogarniać dźwięk na nowo, żeby po prostu było dobrze słychać muzykę z gry i mnie zarazem. Ale poza tym szacun, bo możliwe, że przez to, nie wiem, naprawili, może cutscenki nie są teraz głośno i tak dalej, może udźwiękowienie w CD też jest lepsze. W sumie tak teraz się wsłuchuję, bo w końcu jesteśmy w tej chwili w CD. Trudno mi powiedzieć, mówiąc szczerze. Możliwe. O, mamy rang S. Nice. I tak dobrze, bo nie szło mi za najlepiej, to be honest. Więc tak, takie pojedyncze zmiany się zadziały. Okej, okay, True Trajectory. Okej, okay, co to jest? A, zbieramy pierścienie w pieprzonym tym. Wacky Workbench. Super, świetnie chciał być Title Tempest z jakiegoś powodu. Nie, Tidal Tempest jest o niebo lepszym poziomem, kurde bela. Dobra, nie jest tak źle z tymi pierścieniami, tutaj widzę. Jeszcze dwa. Okej, okay. I rozumiem, tak, dobra, nice, łatwo. Dokładnie tak, ale te misje też potrafią być porąbane w CD, więc tutaj to co mówiłem ostatnio o Sonicu 2 również podpisuje się pod CD aktualnie. Okej, okay. Timed Battle Taga Taga. Co? Tak się nazywają przeciwnicy jacyś, tak? Okej, okay, taga taga. Aha, to jest taga taga, okej. Okay. Dla mnie to te skurwiele są. Sięgam. Dobra, pominąłem jednego. Whatever. Zobaczymy, czy to mi zaszkodzi jakoś. W ogóle, co też miałem wam, moi drodzy, mówić. Ostatnio wyszła fanowska gra Sonic Omens i... Jakie tam się zadziały rzeczy podczas robienia gry? God damn it. Ja wam wrzucę aktualnie w komentarzu przypiętym przeze mnie pod tym filmem dokument o tym, co się działo podczas tworzenia tej gry. Okej, sobie możecie poczytać. Porąbane rzeczy bym powiedział. Okej, Twinkle Toes 2. Mam zrobić 50 pierścionków. Okej, i oczywiście podłoga będzie nam przeszkadzać, oczywiście. Wacky Workbench, ponownie. Aha, bo to jest coś takiego. To jest ta misja, dobra, jeszcze raz. Ja wam powiem tak, ja nigdy nie zwracam uwagi jakoś mocno na to, co działo się podczas tworzenia gry. Ja oceniam zawsze samą grę.
Więc, że tak powiem, nawet jeśli przeczytacie ten dokument i dalej będziecie chcieli zagrać w tą grę, to well, ja was nie oceniam, like, macie do tego 100% prawo. Ja mogę tylko powiedzieć tak, gra niestety okazała się być średnia, fabuła jest mocno pojebana. Dokładnie tak, gameplayowo nie jest źle, ale im dalej w las, tym jest po prostu zdecydowanie gorzej. Powiem w taki sposób. Niestety gra nie okazała się tym, czym chciałem, żeby była. Kurde, chciałem, musiałem się podrapać. Okej, okay, nice, ranga S. Co do filmów na temat Sonic Gomez na moim kanale, nie spodziewajcie się ich, ponieważ granie w jakąś grę, to mówię nawet wiedząc, że coś się działo niefajnego podczas tworzenia danej gry, tylko to powiem i ciśniemy dalej, moi drodzy, bo chcę się tutaj wypowiedzieć na ten temat. To jest co innego, ale nagrywanie tej gry i zarazem przez to wspieranie twórców to kompletnie inna sprawa, a ja nie chcę ich wspierać, więc te moje ogranie 4 epizodów Sonic Omens za czasów, nie, to było rok temu? Tak, rok temu, jak w mordę strzelił w serii Fangames, to wszystko to będziecie widzieć z Sonic Omens na moim kanale, więc jeśli ktoś się spodziewał let's playa, przepraszam, ale zadziały się takie rzeczy, że ja po prostu nie chcę nic mieć wspólnego z tą grą na tym kanale i nawet ogólnie w moim prywatnym czasie również, mówię, przez to, że gra nie okazała się być nader dobra, no i wiem, co się zadziało po prostu. Choć mówię, to jest mniejsza sprawa, ja nigdy na to tak bardzo nie patrzę, ja oceniam zawsze tylko grę, więc zarazem mówię, jeśli chcecie w nią zagrać, ja was nie oceniam, możecie, nie ma żadnego problemu, ale ja na pewno nie mam zamiaru tego nagrywać, więc dokładnie tak, Fast Foes, moi drodzy. Przeciwnicy będą Gary Go Fast, tak? Oh boy, rzeczywiście, what the fuck. O, serio mnie złapał, za pajac. Więc dokładnie tak, mówię, ja podeślę wam ten dokumencik w przypiętym komentarzu pod tym filmem. Oczywiście on jest po angielsku, więc jeśli nie ogarniacie za bardzo angielskiego, to wybaczcie, ale jest to po angielsku, co nie? Hej, cofnęło mnie. Okej, okay, nice, ranga S kolejna. Już opuszczamy temat omensów. It's a bad omen, let me tell you. Lecimy, mercy. Okej, okay, znowu będziemy się bawić w pacyfistę. Najgorzej. Jej! Ja chcę uratować kwiatki, które są wewnątrz tych badniku. One też mogłyby być pacyfistami w tym przypadku. Byłoby fajnie, na go na live. Uhu. Dobra, super, świetnie. Jej! Znaczy o, teraz jej. Tarata, no serio. To jest wkurzające. Ja rozumiem, że nie można ich rozwalić, ale nawet dotknąć? Ja tylko teraz zauważyłem, że przecież miałem pierścienie za pierwszym i za drugim razem, ale po prostu nie można dotknąć tych przeciwników. Po prostu. Spadaj. Dziękuję. No. Okej. Okay. God damn it. Okej, okay, nice. Mamy to. Ranga S. For a win. Okej. Okay. Timely Technique. Okej, okay, pokonać 10 przeciwników. Co? Nie, przeciwnika w przeciągu 10 sekund? Co, każde 10 sekund? Nie rozumiem. Aha. Aha, dobra, tak, co każde 10 sekund, dobra. Żeby nie spadł nam czas, spoko. Teraz rozumiem już. Get out of here, pajacu. Okej, okay, najsik. Oh boy. O kurde, Sonic. Ej, muzyka z Knuckles KRX. Ty, to był motyw, to była muzyka z Nakleskiej Adix. Przysięgam, po co tam zaczynało lecieć. O właśnie. Fajnie, że używacie muzyki z Nakleskiej Adix, ale o niebo bardziej wolałbym, żeby Nakleskiej Adix było w kolekcji Sega. Ech. Wybaczcie, kaszelek. Jeszcze pozostałość po chorobie, przysięgam. Take to the air. Okej. Okay. Lataj, by zdobyć 50 pierścieni. Tailsik! No, ale żebym dużo zebrał, kurde, ram. Sięgam. Dobra. Idzie mi bardzo, bardzo dobrze. Sięgam. Omijam pierścienie jak porąbane. Dobra, wiecie co? Restart. Po prostu restart, bo to było pafedyk. Dobra.
miałeś wylądować, Tails, ale nie tutaj. Pam 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 pam. Okej. Ładnie, pięknie. Zdobywamy sobie pierścionki. Okej. Oczywiście nasze bloki są zajebiste, ponownie. Już. Naprawdę. Nie pozwoliło mi się już cofnąć, to było chamskie. Not gonna lie. Dobra, jeszcze raz w takim razie. Dobra. Teraz się postaram zdobywać jak najwięcej, jak mogę, że tak powiem. Okej. Ost City, let's go. Dobra. I mamy to, okej. Teraz można ładnie, pięknie skończyć. Okej, nice. I mamy rangę S. Widzicie, już mam aktualnie maksimum monetków, w ogóle mówiąc. 999, let's go. Okej, reverse time travel redux. Aha, dobra, muszę się przenieść do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. O, mamy mirror mode. Mamy mirror mode aktualnie. Nienawidzę przechodzenia w czasie w tych misjach. To nie jest fajna rzecz aktualnie. Dobra, mamy to. Dobra. I teraz zostaje nam przenieść się do przeszłości. Okej. Czy ty możesz, gro? Dobra, gdzieś może być znak pest, co? Motyw, przysięgam, jest pest, okej, okay, najsik. Dobra, to w takim razie zrobimy sobie to tutaj. Miejmy nadzieję, że się uda. I przepraszam, co się stało, że się nie udało? Ach. Nie, serio, przechodzenie w czasie w tych misjach to jest kuźwa tragedia. Jeszcze raz. Dobra, future. I się rozpędzamy. Dobra, to mamy. To jest easy. Może ja wezmę ten pes i przeniosę się na dół, bo tutaj na dole są te sprężyny, które się mną bawiły przed chwilą zresztą. Więc może będzie łatwiej się po prostu tak tutaj rozpędzić. Mówię, jeśli przypadkiem gra nagle mi nie odbierze tego rozpędzania się for some reason. Aha, muszę spaść na dół, tak? W tamtą stronę. Dobra. No to się udało, jak nic. Nie wziąłem tego znaku? The fuck? Dobra. Mam teraz mindfucka. Ja wziąłem ten znak, czy go nie wziąłem? Chyba nie. No to wygląda. Choć pewien nie jestem. Okej. Okay. Świetnie. Dobra. Więc idziemy sobie na górę ponownie. Biorę sobie pest. Dziękuję. Nie wiem, co się stało wtedy. Mówię, albo ja nie wziąłem, nie zauważyłem, albo Aluno. Dobra. Okej. Okay. O to chodziło. Dziękuję bardzo, nareszcie. Okej. No i teraz, aha, z powrotem, no tak, musimy do PES się... Czemu to mi zniknęło? Boże święty, co za głupota. Okej. Nie wiem, o co chodzi w tej grze. Przysięgam. O coś na pewno. Dobra, nareszcie. Nie, bo to wkurzające jest, kurde, czemu... czemu mi odbiera przenoszenie się w czasie, to ja nie? Okej. Okay. Nice, czy coś. Ranga A. Może być. To przechodzenie w czasie w tych misjach wydaje się być zrobione dosyć tanio, bym powiedział. Okej, okay, mamy zdobyć 100 pierścionków, tak?
Geffen, Kio, hasu, hasu. Let's go. Stardust Speedway forever. Dobra. Okej, okay, get out of here, pajacu. Turn it up, get down. Dobra. I ostatni pierścień. Nice. Okej, okay, prosto. W ogóle to jest coś, o czym nie mówiłem, coś, co nie zauważyłem, jak nagrywałem normalnie Sonic CD, ale z jakiegoś powodu, jak dostajemy one-upka Sonikiem, to nie ma jego yes, tylko jest dźwięk, jakbyśmy dostali one-upka Tailsem. Ogólnie nie ma tej żadnych słów, żadne postacie, żadnych słów, ani dźwięków się nie wydają. Jak chociażby Metal Sonic porywa Amy, to Amy nie krzyczy i tak dalej, like... Nie wiem, co się stało. Prawa stracili do tych głosów, czy co? Okej, okay, kama, tak? Dobra, mamy pokonać 30 kama. O! Bracia Slazerów to są kama, okej. Okay, good to know. No tak, więc rozwalamy, pajacy. Okej, okay, nice. Param, pam, 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 pam. Ach, Collision Chaos, przysięgam. Dobra, czy ja mogę iść tu? O właśnie, nice. I teraz tu. Za 16 pokonanych, Foreign. Okej, okay. Tam na dole jest jeden, tylko o właśnie, tak żebym wiedział, gdzie spaść. Ładnie, pięknie. Okej, okay. Nice-ik. Dobra, teraz chyba muszę iść na dół. O, no dokładnie, o, pajacu jeden. Dobra, jeszcze czterech. Jeden. Tam jest drugi. Okej. Okay. Albo się pogubiłem, kurde, gdzie one mogą jeszcze być? God damn it. O, tu są dwa, ładnie, pięknie. Okej, okay. Nice. Kurde, dobrze nam idzie, na razie tylko jedna ranga A. Tak to same rangi S, więc for a win, bym powiedział. Okej, okay, Eggman, speed up. Okej, okay, mamy pokonać przyspieszonego Eggmana, oh boy. A, to jest to, o mój Boże, a my tutaj nie mamy pierścionków w ogóle. Okej. Okay. Ta misja. Ja pamiętam, że za pierwszym razem, jak próbowałem ją przejść, to chciałem... Nice! Chciałem aktualnie się ustawić za nim, jak to zwykle robię, ale zapomniałem, że nie mam nieśmiertałki i się zastanawiam, dlaczego on mnie do jasnej cholery zabija. Dobra. Ja piernicze, co tu się kurde dzieje? Zapomniałem, że on potrafi taki atak odwalić. Serio, ja nie pamiętam w ogóle, jak ten boss działa, bo ja go tak nie pokonuję nigdy. Dobra, uno momento. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay, nice. Prosto. Idealnie na eskę? Czy ja dobrze widzę? Tak, idealnie na eskę się załapałem, nice. Prosto. Okej. Okay. Najsik. Dobra, teraz mamy już pięciogwiazdkowe, to w bluff, tak? Aha, dobra, zero pierścieni i uważać na siebie, spoko. Czy coś? Świetnie. Świetny poziom dali, kurde, jak na uważanie na siebie. Na gona lie. Dobra. Retry. Let's go. Pam, pam. A, muszę iść chyba na dół. Chyba. Dobra. Okej, okay, nice. Myślałem, że się nie uda. Ale się udało. Dobra. Sobie platformami tutaj ładnie, pięknie idziemy. Okej. Okay. Fuck. Chcę człap. Przysięgam. O boy, dobra, mam bloki z Megamena. Rzecz jasna, aha, ale tu chamsko zrobili, o Boże. Okej. Okay. Dobra, uwaga na wiertło. Pam,
pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Okej, tu jeszcze nie jest koniec, no to, że miałem wielką nadzieję. O, dobra, 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 okej. Tutaj powstawiali te szare bloki. Okej, nice. Kurde, easy peasy. Prosto. Okej. Sonic CD w sumie, kurde, ej, mi się tylko pomyliło, chyba CD właśnie było nieco łatwiejsze niż jedynka, przynajmniej póki co, like, come on. Gotta go fast, tak? Aha, dobra, mamy przejść przez poziom, w którym wszystko porusza się 20 razy szybciej, w tym my. Okej, spoko. Ja mam 0 pierścieni. O, właśnie. Nie zdążyłem zebrać tam tych pierścionków na początku, o właśnie tych. Gotta go fast, gotta go fast. Gotta go faster, faster, faster. Pierścienie, dziękuję. O Boże. Okej, 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 nice! Prosto. Okej. Okay. Ładnie, pięknie. Extreme gotta go fast. O mój Boże, czy to jest ten poziom? Czy to, tak, to on. Yeah! Yeah. Ten motyw. Czy naprawdę? O kurwa. No, kurde, już tam jesteś, no dawaj Sonic. Kuźwa. Naprawdę, ten przeciwnik tutaj musiał być. Aby się udało i nawet ranga S jeszcze bym z tobą miał. Yeah. Ten motyw jest świetny. O boj. Dobra, trochę tu posiedzimy, ja już to czuję w kościach, okej? Dobra. Te platformy są beznadziejne. Dobra, niech się przekręcą. Ładnie, pięknie. Jezus. No kurde, Bela, no. Można iść też górą, ale ja chcę Gary Go Fast to zrobić, no ale w sumie jak będzie trzeba, to pójdę górą, like. Nie zależy mi tak bardzo na randze S. Chyba będę musiał to zrobić, wiecie? Za pierwszym razem jakoś udało mi się go ubić, ale nie wiem jakim cudem to zrobiłem. Dobra, no dalej, dalej. Dobra, pójdziemy sobie o właśnie tędy. Okej, okay. Nice! Mamy to! Let's go! Prosto! To jest raj, rzecz jasna i oczywista. Okej, okay. Extreme take to the air, tak? Okej, okay. 50 pierścionków, dobra. Aha, mamy telsika, dobra. No tak, ja się zastanawiam, czemu nie ma jeszcze Knuckles'a? Zapomniałem, że Knuckles jest przecież zbanowany, jeśli chodzi o Sonica CD. For some reason. Dobra, jeszcze raz. Czy mi się wydaje, że chyba przez level design CD, like, jak macie mod Knuckles'a do Sonica CD z 2011, to Knuckles w tym modzie skacze tak samo wysoko jak Sonic i Tails, coś co on nie powinien robić, a wydaje mi się, że dlatego on tam tak robi w tym modzie, kuźwa jego mać, a to dlatego, ponieważ po prostu level design nie pozwoliłby na postać skaczącą niżej, tak przynajmniej mi się wydaje, że to może być powodem, dlaczego Knuckles'a, kuźwa mać, nie ma aktualnie w Sonicu CD w Origins. I guess. Więc zarazem mogli po prostu zrobić, żeby skakał wyżej chłopak, no like. Czemu by nie? W najgorszym wypadku, jeśli to rzeczywiście byłoby problemem, tak? No ale cóż. Nie ma Knuckles'a w Sonicu CD, więc musimy z tym dealować. Okej. Okay. Dobra. Pierdzielę tamte pierścienie. Oh. To jest dopiero, kurde. Challenge, no nie, no kuźwa, już miałem. Jeszcze raz. Jest ich tutaj dużo, tyle zdążyłem zauważyć, więc nie muszę aż tak bardzo po każdy jeden pojedynczy zainwaniać. Pytanie, czy ja teraz spadnę na coś. Okej, okay, dobra. Się bałem, że spadnę na kolca albo na przeciwnika. Okej. Okay. Pam, pam, pararam. Param, pam, 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 param. Dobra. Okej. Okay. Dobra, mamy to. I wciąż ranga S.
Naprawdę challenge nie są aż takie złe, tutaj bym powiedział. Przynajmniej dla mnie. Nice. I to koniec, okej, okay, wow. No to Sonic CD było dosyć łatwe, ale mówię, co dobrze pamiętam, Sonic 2 jest trudniejsze, ale to na samym odcinku, moi drodzy, więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał. No i do zobaczenia do następnego odcinka, w którym będziemy ogrywać swoje misje w Sonicu 2, tak więc see ya!